Wielka przyjemność być częścią Justin Luffy Kickera. Taka w sumie myśl ode mnie. Ostatnio. Kto mi da płaszcz? Ostatnie kilka miesięcy pokazało mi, jak bardzo trudną rzeczą jest i bardzo wymagającą jest budowanie relacji z ludźmi. A jeszcze trudniejszą rzeczą jest dobre ich utrzymywanie. Jak wiele to wymaga pracy ode mnie, jak wiele to wymaga kompromisu. I w sumie mój ojciec, z którym pod względem tak światopoglądu jesteśmy na totalnie innych biegunach, ostatnio mi powiedział taką rzecz, która zostanie chyba ze mną już na zawsze, że jeżeli moja i jego relacja opierałaby się tylko i wyłącznie na tym, w co wierzymy lub w co nie wierzymy, to byłaby to najbardziej płytka relacja typu ojciec-syn. Także to jest zajebista lekcja. Chciałem zadedykować. Dziękuję bardzo. Wszystkim naszym przyjaciołom, którzy się pojawili. Wiecie, kim jesteście. Dziękuję wam za to, że nas wspieracie. Dla nas jest mega ważne. We'll be right back.
Nie czeka nic na ciebie. 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 Będzie ja też nic nie czekać.
To jest na taki stary numer, który pomimo że ma 20 lat w tym momencie, jest aktualny, a nawet jeszcze bardziej aktualny dzięki rozwojowi mediów. Bardzo często próbuje nam się wmówić pewne rzeczy, jak powinniśmy się czuć w danych sytuacjach, a jaki jest wzór piękna, czy my spełniamy ten wzór piękna. Sam czasami starałem się odpowiedzieć na pytanie, czy jestem w stanie się dopasować do tego, co jest wymagane w tym momencie, jak powinniśmy wyglądać. Najgorsze jest to, bo jestem w stanie sobie zobaczyć, że nic z tego nie będzie, ale jest dużo osób, które mają z tym problem i niestety przykłada się to na samą ocenę własną. Pomimo, że ktoś może być mega wartościową osobą, nie jest w stanie tego ocenić siebie pozytywnie, pomimo, że robi wiele dobrego. Dictation of Beauty 2018, ciągle aktualne. Naszego ostatniego wydawnictwa, który ukazał się Groove to Youth Records. Myślę, że chłopakom należą się oklaski za zorganizowanie tego Forza Equipment, świetne zespoły, Groove, naprawdę same rzeczy. Wielkie brawa, chłopaki.